Przechodzimy do punktu czwartego. To jest podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na zadanie powierzone lokalne wydarzenia kulturalne na 2013 rok. I tutaj, drodzy Państwo, Państwo macie ten projekt uchwały przed sobą, natomiast teraz chciałbym w imieniu zarządu zgłosić autopoprawkę. Chodzi mianowicie o to, że kwota, którą dysponowaliśmy w tym roku, a więc 21 tysięcy złotych, w wyniku decyzji prezydenta na przyszły rok zostaje ograniczona do wysokości 17 850 zł. Stąd też taka jest autopoprawka zarządu, aby dostosować kwotę do informacji, którą otrzymaliśmy z Urzędu Miasta. Niestety, drodzy Państwo, to zmniejszenie środków finansowych dotyczy nie tylko tego zadania, ale będzie jeszcze okazja, żeby o tym się porozmawiać. Drodzy Państwo, tą kwotę tradycyjnie przeznaczamy na nasze święto dzielnicy, to jest święto Krzyżyn, organizowane na terenie Muzeum Lotnictwa, to roku cieszący się ogromnym zainteresowaniem. Oczywiście montaż finansowy tej imprezy uwzględnia nie tylko środki z przestrzeni publicznej, a więc nasze, ale również od sponsorów. Także jest to dosyć duże przedsięwzięcie, wymagające określonych nakładów finansowych. Tyle z mojej strony. Chciałem zapytać, czy komisje opiniowały te projekt uchwały? Komisja Kultury Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Otwieram dyskusję nad tym projektem. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tej sprawie? Możemy powiedzieć tylko, że szkoda. Szkoda, ale nic na to niestety nie poradzimy. Nie mamy na to wpływu. Drodzy Państwo, nie widzę zgłoszeń w dyskusji, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Przypominam, głosujemy projekt uchwały wraz z autopoprawką zarządu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? 18. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę.